nakreślił także drogę przygotowania. Ojciec Święty pragnie, abyśmy ten czas przygotowania wypełnili konkretami, to znaczy pogłębioną formacją religijną, stałym zaangażowaniem się w życie Kościoła, a także refleksją, której tematem papież uczynił ewangeliczne błogosławieństwo. Gorąco zachęcam Was, abyście z entuzjazmem podjęli tę drogę duchowego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Wtedy na pewno staną się one owocne i nie pozostaną bez echa w Waszym dalszym życiu. Bardzo ważne jest, aby w czasie przygotowania do Światowych Dni Młodych istniejące w naszej diecezji ruchy, stowarzyszenia, grupy apostolskie rzeczywiście stały się przestrzenią religijnego ożywienia i pogłębionej formacji. Gorąco zachęcam Was, aby w tych parafiach, w których nie ma jeszcze zorganizowanego duszpasterstwa młodzieży, zawiązały się grupy formacyjne. Chodzi bowiem nie tylko o przygotowanie organizacyjne i logistyczne Światowych Dni Młodzieży, ale przede wszystkim o ożywienie religijne ludzi młodych w naszych własnych wspólnotach. W szczególny sposób w realizacji tych zadań będą pomagać diecezjalni i dekanalni animatorzy młodzieży, których dzisiaj uroczyście posyłamy. Zauważamy, jak wiele ci młodzi ludzie z naszymi duszpasterzami dokonali w tym krótkim okresie czasu, uwzględniając rekolekcje, spotkania modlitewne w różnych miejscach, uwzględniając szkolenia bardzo rozbudowane, potężny wymiar pracy, modlitwy, wspólnoty i już pewne podsumowanie w ramach gali. Jest to przede wszystkim nasze święto, święto animatorów diecezjalnych i dekanalnych. Przed taką naprawdę ciężką pracą, która nas czeka do 2016 roku i po 2016 roku. Święto młodzieży, ale też docenienie tych, którzy nas szkolili, którzy nas wspierają, którzy nam pomagają. Fantastyczny moment, gdzie możemy się wszyscy spotkać, możemy wspólnie świętować to. I to jest taki ostatni moment wytchnienia przed tą pracą, która nas czeka. Przyjechali tutaj przedstawiciele wszystkich dekanatów. Z każdego dekanatu jest dwóch animatorów młodzieży i oczywiście ksiądz dekanalny duszpasterz. Kładziemy nacisk na to, aby duszpasterstwo młodzieży otrzymało taki nowy powiew, żeby w kontekście Światowych Dni Młodych jak najwięcej grup powstało w diecezji, w parafiach, w konkretnych parafiach. Jesteśmy na razie na etapie tworzenia struktur. Struktury okręgowe już są, dekanalne już są, teraz będziemy pracować nad strukturami parafialnymi, aby rozpocząć właśnie poszukiwania już animatorów parafialnych, z którymi będziemy współpracować w czasie tygodnia misyjnego i całych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.
pierwszym zadaniem, które będziemy realizować, będą na przełomie marca i kwietnia szkolenia tych naszych takich, można powiedzieć, podwładnych w dekanatach. Moje obowiązki będą polegały na tym, żeby przeprowadzić i przeszkolić młodzież na stopniu animatorów parafialnych. Mamy zamiar stworzyć jak najwięcej grup młodzieżowych, jak najlepiej, żeby one jak najlepiej funkcjonowały, jak najlepiej dogadywały się z księżmi, nie tylko wikariuszami, ale także proboszczami, bo to wiadomo, że nie zawsze jest takie proste, jak nam się wydaje. Chcielibyśmy, żeby też coś zostało po tych Światowych Dniach Młodzieży przede wszystkim, żeby to się nie skończyło tym, że ojciec Franciszek sobie pojedzie do, wróci tak do siebie, to nagle taki buch i wszystko się skończy. Chcielibyśmy, żeby coś potem jednak zostało, żeby został ten trzon, żebyśmy mogli dalej to kontynuować. Liczymy na to, że we wrześniu właśnie z tych ludzi, włącznie z tymi ludźmi powstaną komitety parafialne, które już wejdą w ten taki finalny etap przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji. Więc odrzuć lęk i wierny bądź, swe troski Panu złóż i ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż... Młodzi przez kilka miesięcy przygotowali się do posługi w swoich okręgach, w swoich dekanatach. Szkolenia te odbywały się od 7 września do 15 listopada. Objęły w sumie 153 osoby uczestników. Było to 480 godzin szkolenia, dwa cykle. Jeden cykl psychologiczno-motywacyjny, integracyjny. Drugi cykl marketingowo-wizerunkowo-projektowy. Mnóstwo szkoleń, kilka dobrych weekendów, gdzie 86 animatorów dekanalnych, 44 księży dekanalnych plus 15 animatorów diecezjalnych, więc całkiem spora liczba ludzi szkoliła się właśnie po to, żeby teraz w roku 2015 móc tą wiedzę przekazać dalej, przekazać niżej do swoich parafii, żeby jak najlepiej przygotować Światowe Dni Młodzieży. Dzisiaj właśnie ksiądz biskup posłał ich specjalnym posłaniem, mocą swojego urzędu, posłał ich do pracy duszpasterskiej. Najważniejszym momentem chyba jednak było to posłanie od biskupa, które otrzymaliśmy. To jest faktycznie ten impuls, że jesteśmy po to właśnie, aby działać i że to po to były właśnie te cztery weekendy, które działaliśmy, aby właśnie tu być dziś. To jest bardzo ważny moment. Myślę, że rangą przewyższa to nawet ten certyfikat, który poświadcza te 40 godzin szkoleniowych, które ukończyliśmy. Jest to posłanie Kościoła. To mówi nam, że nie jesteśmy tylko ludźmi przeszkolonymi, ale jesteśmy ludźmi posłanymi. Jesteśmy animatorami, którzy mają służyć Kościołowi i mają służyć młodzieży w naszych parafiach i naszych dekanatach. Zawsze posłanie wiąże się z życiem Kościoła. Wypływa z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, gdzie Bóg Ojciec posyła Syna w Duchu Świętym na świat. Tą mocą są posłani apostołowie, biskupi. Biskupi posyłają kapłanów, posyłają także świeckich, a więc to posłanie jest ze źródła tajemnicy miłości Trójjedynego Boga, posłanie do świata, do rówieśników z radosną nowiną o Chrystusie. On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran. Nowe życie tchną. Każde Światowe Dni Młodzieży są szansą dla młodzieży całego świata, a szczególnie dla kościoła lokalnego, w którym się to odbywa. No nie sposób, aby takie wydarzenie przeszło bez echa, żeby no, setki tysięcy, no miliony, spodziewamy się około 2 milionów ludzi, żeby taka
fala młodości, radości, wiary, entuzjazmu, żeby ona nie odcisnęła się na wszystkich, nie tylko na ludziach młodych. Już widzimy te przejawy ożywienia, ale to dopiero początek dynamicznego procesu, który się będzie rozwijał i oczywiście będzie ewoluował, mamy taką nadzieję, także po Światowych Dniach Młodzieży. Jest to też szansa dla Polski, dla małych ojczyzn, aby pokazać światu bogactwo polskiej religijności, ale także kultury, nauki, także piękna przyroda. Są pewne niepokoje i jak to wszystko będzie, jak sobie poradzę, czy się z ludźmi dogadam, kto tu do nas przyjedzie, ale wierzę w to, że zostaliśmy na tyle dobrze przygotowani i że Bóg, Duch Święty też pomoże nam te wszystkie trudności przezwyciężyć. No cóż, największe obawy mam z językiem. Boję się, że nie dam rady, no bo nie każdy ma talent do języków. No, to jest moja największa obawa. Ale tak to myślę, że z Bogiem wszystko damy radę. Przełomem grudnia i stycznia byliśmy wspólnie z kilkoma znajomymi na europejskich spotkaniach młodych w duchu TZE w Czechach i tam bardzo fajnie można było zobaczyć, jak można sobie radzić, nawet niejednokrotnie bez znajomości języka angielskiego czy jakichś innych, jak dogadać się z innymi. To była taka namiastka tego, co będzie u nas w Krakowie i myślę, że z tą pomocą z góry damy sobie radę spokojnie. Serce rośnie, gdy widzi się ten entuzjazm i to się wszystkim udziela, ale oczywiście szczególnie ludziom młodym, bo młodzi najbardziej zapalają się od młodych ludzi, kiedy, tak jak słyszeliśmy w czasie tego dzisiejszego spektaklu, można nie rozumieć wielu słówek, ale język miłości jest uniwersalny i ten entuzjazm, ta radość, to ciepło, które bije od tych ludzi, sprawia, że to działa. Ewangelia po prostu działa. To jest taki wyjątkowy twór, nie jest on przewidziany co prawda w prawie kanonicznym Kościoła, ale zaryzykujemy, bo na młodzież trzeba stawiać i mam nadzieję, że powstanie tego ciała doradczego będzie bardzo pomocne i dla biskupa, dla kurii decyzjalnej, dla duszpasterstwa, dlatego że młodzi ludzie prezentują bardzo ciekawe pomysły, bardzo przystające do obecnej, bardzo szybko zmieniającej się sytuacji i mentalności młodzieży. My starsi nie nadążamy, więc potrzebujemy tego młodego głosu, który da nam poczucie pewnej obiektywnej sytuacji życia młodych ludzi i trafienia w tą konkretną sytuację z przesłaniem ewangelicznym.